Postaram się Wam przybliżyć Shiny, czyli narzędzie, które służy, przynajmniej w moim wykorzystaniu, głównie do budowania interaktywnej wizualizacji, które wykorzystuję na przykład na potrzeby demo czy prezentacji dla klientów. Nazywam się Mateusz Dominiak i pracuję w Codeianie, tak naprawdę od niedawna już w DeepSense'ach, a po podziale firm. A jako data scientist głównie zajmuję się szeregami czasowymi i to, co mnie wyróżnia na tle pozostałych data scientistów na naszym teamie, to jest to, że głównie programuję w Erze, a nie w Pythonie. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to dlaczego, no to można po samej prezentacji jakby zapytać. Okej. W trakcie prezentacji postaram się odpowiedzieć na kilka pytań. Po pierwsze, to jest, czym jest Shiny, następnie jak działa, kiedy go używam oraz dlaczego go używam. Jeżeli zostanie nam czasu na końcu, to pokażę jeszcze kilka interaktywnych demek, które wykraczają poza jakby główny kontent dzisiejszej prezentacji. Dobra. A więc, czym jest Shiny? A cytat, który widzicie tutaj na slajdzie, to jest przeklejone jeden do jeden ze strony shiny.com. Czyli tak jak sami oni mówią, Shiny jest po prostu pakietem do Era. Pakiet ten odpowiada za to, że znając jedynie Era, nie znając żadnego JavaScriptu, HTML-a, CSS-a, czy czegokolwiek innego, jesteśmy w stanie napisać kod erowy, który następnie zostaje sparsowany na kod HTML-owy z CSS-em i wstawkami JavaScriptowymi. I z drugiej strony kod erowy, który będzie nam odpowiadał za utworzenie sesji, która następnie będzie komunikowała się z JavaScriptem po stronie klienta i umożliwi napisanie kodu, który będzie wykonywany po stronie Era i będzie wchodził w interakcję w tym, co robi użytkownik. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe. Nie. Nie słyszę żadnego sprzeciwu, a więc... Okej. Okay. Dobra. A więc jak to działa? A jak wspomniałem, Shiny jest pakietem do Era. Jak zainstalujemy sobie Era, zainstalujemy Shiny. Jeżeli chcemy zbudować aplikację, musimy po pierwsze utworzyć katalog. Katalog z reguły jest nazwany tak, jak chcemy, żeby nasza aplikacja się nazywała. Głównym elementem każdej aplikacji w Shiny jest program plik global.e. Mimo, że jest to najważniejszy plik tak naprawdę w całej apce, on nie jest obowiązkowy, ponieważ brak tego pliku jest jednoznaczny z utworzeniem pliku, który nie posiada po prostu żadnego kontentu. Ten plik odpowiada z reguły za wczytanie jakichkolwiek bibliotek, których będziemy chcieli wykorzystywać w naszym kodzie erowym, oraz na przykład za wczytanie danych, które mają być wykorzystywane zarówno po stronie interfejsu, jak i po stronie serwerowej. Ważne, jeżeli chodzi o plik global.r, jest to, że jest on wykonywany jednokrotnie. Czyli w momencie, kiedy odpalamy całą aplikację, odpalany jest kod, który znajduje się w global.r i następnie niezależnie ilu użytkowników połączy się z naszą aplikacją, czyli SS zostanie ubitych, ten plik już nigdy więcej nie zostanie uruchomiony. Jak masz wiele aplikacji w ramach jednego serwera Shiny? To jest jeden raz? Czy to tutaj omawiamy strukturę jednej aplikacji. Okay. Jeżeli mam jeden Shiny serwer, to taki pojedynczy folder kopiujesz, wklejasz drugi obok i wtedy masz drugą aplikację, która posiada własny global R. I przy pierwszym nawiązaniu sesji przez użytkownika ten global R będzie ustawiony, znaczy odpalony. I wydaje mi się, że też Shiny serwer defaultowo posiada jakiś timeout, czyli że jeżeli z daną aplikacją coś się nie skonektował przez zupełnie duży czas, to po prostu są zwalniane zasoby poświęcone na tą aplikację, więc wtedy przy kolejnym nawiązaniu sesji ten global R znowu zostanie uruchomiony. A następnymi dwoma komponentami, już wymaganymi przez każdą aplikację, są pliki UIR i server R. W pliku UI tworzymy pojedynczy obiekt, również o nazwie UI, który będzie zawierał nasz cały interfejs. Jest to tak naprawdę rekursywne wywoływanie funkcji, które będą odpowiadały za tworzenie HTML-owych kontenerów oraz wszystkich kontrolek, z którymi user będzie wchodził w interakcję oraz wszystkich kontenerów na jakiekolwiek wykresy czy też data table, które będziemy chcieli pokazać naszemu użytkownikowi. Natomiast w pliku server.r definiujemy pojedynczą funkcję. Funkcja ta może przyjmować dwa albo trzy argumenty. W wypadku dwóch argumentów są to dwie nazwane listy. Jedna to jest input, druga to jest output. I każda z nich będzie zawierała wszystkie obiekty, które zdefiniujemy w pliku UI. A w wypadku trzech argumentów dochodzi jeszcze jeden dodatkowy, czyli session, który będzie zawierał informacje o tym, z jakiej przeglądarki połączył się user. Jeżeli przekazaliśmy jakiekolwiek parametry w URL-u, czy cokolwiek innego zrobiliśmy, to wszystko będzie znajdowało się w parametrze session. Tak samo, jeżeli chcemy, żeby po odświeżeniu naszej aplikacji działanie tej apki zostało wznowione od ostatniego momentu, w którym dany user przestał z niej korzystać, to również potrzebujemy używać parametru session. Okay. Mając setupowaną całą apkę, user chcąc połączyć się z naszą aplikacją musi wykorzystać jakąkolwiek przeglądarkę internetową. W momencie, jak user wpisze w adres www.mojashinyapka.pl coś tam, czy jakkolwiek nazwiemy naszą aplikację, pod jakimkolwiek adresem ją umieścimy, w tym momencie to zapytanie
po HTTP, HTTPS-ie czy czymkolwiek, trafi do utworzonej przez Global Air sesji erowej, która znajduje się jakby zupełnie po drugiej stronie, w tym momencie zostanie odpalony plik server R. Czyli dla każdego konkretnego użytkownika zostanie stworzony dodatkowy environment. Nie wiem, czy wiecie, czym są environmenty w erze. Okej, okay. Czyli wymaga to wyjaśnienia. Najogólniej biorąc, jeżeli odpalamy era, możemy sobie to wyobrazić, że jest dostajemy pewną pulę pamięci, która jest takim dużym pudełkiem. I teraz każdy environment będzie po prostu mniejszym pudełkiem, który znajduje się wewnątrz tego dużego pudła. Jesteśmy w nim w stanie definiować zmienne funkcje i cokolwiek innego tylko chcemy, które są niezależnie po prostu od wszystkiego innego, co się znajduje w pamięci. Można to porównać do takich dynamicznych namespace'u, nie wiem, spójrzcie czy coś takiego. Czyli w momencie, kiedy user się łączy, jest spawnowany nowy environment, który będzie zawierał wszystko to, co zdefiniujemy w server R. A w server R definiujemy dodatkowe obiekty, które mają się zmieniać tylko per user, ponieważ jeżeli stworzymy obiekt w global R i następnie któryś user go zmodyfikuje, będzie miało to wpływ na wszystkich użytkowników. Definiujemy też wszystkie rzeczy, które są związane z reaktywnością, czyli co w wypadku jakiej zmiany powinno się uruchamiać. Kolejnymi komponentami aplikacji, które nie są obowiązkowe, to są jakiekolwiek dodatkowe pliki, które mogą się znajdować na przykład w samym folderze naszej aplikacji, bądź też w jakimś dodatkowym directory, który zostanie utworzony w folderze z naszą aplikacją. Folder aplikacji jest domyślnym workspace'em dla sesji erowej, czyli jeżeli z poziomu era odwołamy się do jakiegokolwiek pliku bez podania żadnej ścieżki, no to R będzie szukał tego pliku dokładnie w tym miejscu. Natomiast jeżeli od strony interfejsu usera będziemy odwoływać się do jakichkolwiek danych, tam domyślnym katalogiem roboczym jest serwer www, który może istnieć dodatkowo w folderze z naszą aplikacją. A w tym folderze www z reguły będziemy umieszczać jakieś CSS-y, jeżeli chcemy wystylizować naszą aplikację w jakiś sposób, który nie jest uwzględniony przez defaultowe rozwiązania oferowane przez Shiny. Możemy tam też rzucić jakiekolwiek obrazki, gify czy cokolwiek innego, co może pojawić się na naszej stronie. A czy do struktury aplikacji są w tym momencie jakieś pytanka? Czyli ta sesja R, ona działa na serwerze, który serwuje... Tak jest. A to Shiny to jest jakiś demon osobny, czy jak to wygląda? Czy to jest jakaś... Znaczy ogólnie można jakby zespawnować to jak pełnoprawny serwer, tak? Czyli w sumie coś powiedzmy porównywalnego do jakiegoś serweru PHP-owego, jak się patrzy, czy coś takiego. I wtedy to działa jakby na jednakowej po prostu zasadzie tyle, że po prostu z tyłu mamy postawionego era tak naprawdę. A można dynamicznie wyrzucać nowe apki, wywalać apki, nowe apki dowalać, szczerze jestem pewien, na pewno, jak ja to robiłem z reguły, resetuję ten R, na pewno można modyfikować aplikację. Czyli jeżeli mam już stworzoną tą aplikację i w tym momencie zmienię coś w pliku server i w pliku UI, to wtedy kolejny user, który się połączy bez resetowania serwera, on od razu dostanie zupdate'owaną wersję aplikacji. Ale nie jestem pewien, czy Shiny jakby dynamicznie przeskanuje jakby cały swój folder apps, w którym docelowo mają się znaleźć wszystkie aplikacje. Wydaje mi się, że wymaga to resetu serwera. Ja mam pytanie, to jest kompatybilne z PSG? Nie jestem się w stanie powiedzieć, bo nie wiem, co to jest. A to jeszcze pytanko, są jakieś takie, Shiny ten projekt dostarcza JavaScriptów do, no nie wiem, startowych, czy no takich do utrzymania tej usługi, czy to jakby w własnym zakresie się robi? A to znaczy, jak ja z tego korzystam, to z reguły po prostu montuję sobie Dockerfile'a, w którym mam część serwera, załatwiam, żeby po prostu sam Docker mi się restartował. Następnie przy uruchamianiu Dockera binduję po prostu folder wewnętrzny przeznaczony na aplikację Shiny na zewnętrzny folder. I wszystko tak naprawdę, co muszę zrobić, robię na zewnątrz Dockera i tak długo jak on działa, to wszystko jest ok. I ty wystawiasz port czy socket? Port. Port. Jak mam więcej pytań, to mogę przejść dalej. Teraz chciałbym omówić, jak działa Shiny z poziomu reaktywności, czyli tak zwanej automatyzacji. Reaktywność jest określeniem, które używamy na to, że jeżeli user zmieni jakikolwiek input, to w automatyczny sposób zostanie wywołany jakiś fragment kodu, w wyniku czego zmieni się jakiś output. Jak już wspominałem, w interfejsie, czyli w pliku ui.r definiujemy wszystkie kontrolki oraz kontenery na outputy, które user będzie w stanie zobaczyć. One następnie przekazywane są do funkcji serwera jako dwie zmienne, czyli tak naprawdę dwie nazwane listy, input i output. I są to tak naprawdę podstawowe komponenty każdej aplikacji. Aby narysować coś w outputcie, czy to wykres, czy wyrenderować jakąś całą tabelę z danymi, czy wypisać po prostu fragment tekstu, używamy funkcji render. Jeżeli mamy zdefiniowany output na wykres, który definiowany jest funkcją plot output,
to wtedy, żeby narysować cokolwiek w tym outputcie, po stronie serwera musimy wywołać funkcję render.plot. Ogólnie rzecz biorąc jest to strasznie łopatologiczne i strasznie proste. Jest kilka wyjątków, gdzie funkcja render i output nie mają jakby tych samych prefiksów i sufiksów, ale nie będę się wdawał w tym momencie jakby w takie szczegóły. A teraz cała reaktywność działa w taki sposób, że jeżeli w naszej funkcji renderującej w którymkolwiek miejscu odwołamy się do jakiegokolwiek inputu, to teraz, jeżeli ten input zostanie zmieniony, automatycznie wywoła nam się funkcja renderująca, w wyniku czego automatycznie zmieni się output dla klienta. Czyli ogólnie rzecz biorąc, wykorzystując tylko te trzy elementy, jesteśmy w stanie zrobić już w pełni funkcjonującą aplikację. Oczywiście bez jakiejś skomplikowanej logiki, ale docelowo to może po prostu wszystko działać. Kolejną rzeczą, która buduje jakby reaktywność w Shiny, są obserwatory. Obserwatory są dowolnym fragmentem kodu, który tak samo jak funkcja render jest w stanie się striggerować w momencie zmiany określonych inputów w tego kodzie. Obserwatory są definiowane po prostu jako pojedyncza funkcja, która przyjmuje jeden argument i ten argument jest fragmentem kodu. Jeżeli w tym fragmencie kodu zawrzemy jakieś inputy, to ten fragment kodu będzie uruchamiany, jeżeli te inputy się zmienią. Jest to zrozumiałe? Dlaczego chciałeś używać obserwów, skoro masz inputy? Jakby inputy zmieniają się i masz... Tak, inputy się zmieniają po stronie użytkownika. Co nie? Czyli inputy to masz jakiś okej, czy ten obserw na przykład może obserwować czas, na ten, ile CPU twojego się używa, jakiś zewnętrzny obserwator? Obserwuje inputy i wywołuje potem dowolny fragment kodu. Jak się zmienią? Tak. Czyli jakiś sam input, dobra, czyli nie sam input jest tylko kontrolą, okay. On sam z siebie po prostu nic nie robi. Jeżeli chcesz wywołać potem jakiś fragment kodu, wykorzystujesz albo rendera, jeżeli chcesz zrobić coś na outputa, albo obserwator, jeżeli chcesz wywołać dowolny fragment kodu, na przykład wypisać sobie coś w konsoli w celu logu. Okej, albo wysłać maila na przykład, takie nie wyświetlane człowiekowi. Tak jest. Dobra. Rozszerzeniem do obserwatorów są funkcje reaktywne, które różnią się od obserwatorów jedynie tym, że są w stanie triggerować kolejne eventy. A funkcje reaktywne również przyjmują jedynie jeden argument, który jest fragmentem kodu, który ma się wykonywać. Jedyną różnicą jest to, że na końcu ten fragment kodu musi coś zrobić. Czyli tak naprawdę przyjmują jako argument funkcję, która nie jest funkcją tak naprawdę. Ponieważ nie przyjmuje żadnych konkretnych argumentów i nie jest zdefiniowana po stronie era jako funkcja. Reaktywy właśnie, tak jak powiedziałem, są w stanie triggerować kolejne eventy, dzięki czemu jesteśmy w stanie zoptymalizować naszą aplikację. Ponieważ jeżeli byśmy chcieli, nie wiem, na podstawie inputu określić ilość drzew w random forestie, następnie przebudować model, a następnie na podstawie drugiej kontrolki określającej kolor, na przykład narysować wykres predykcji z tego modelu, tak? Wykorzystując tylko inputy, funkcje renderujące i outputy, za każdym razem musielibyśmy przebudowywać cały model i na końcu zwracać wyniki, tak? To jest ogólnie bez sensu. Wykorzystując obserwatory czy też funkcje reaktywne, możemy napisać sobie funkcję reaktywną, która na podstawie zmiany inputu, który mówi nam o ilości drzew, przebuduje sam model. Następnie możemy zbudować sobie kolejną funkcję reaktywną, która jeżeli model ulegnie zmianie w tym momencie, wykonamy predykcję i następnie napisać na przykład obserwator, który jeżeli predykcje ulegną zmianie, to wtedy update'uje nam wykres z tymi predykcjami. Ostatnim elementem tak naprawdę układanki są wartości reaktywne, które różnią się od funkcji reaktywnych tym, że są dowolnymi obiektami po stronie kodu erowego. Czyli jeżeli w erze mogę sobie zdefiniować data frame'a, mogę zdefiniować sobie, nie wiem, model regresji linowej, mogę zdefiniować jakąś listę, czy tak naprawdę dowolny obiekt po stronie erowym, nawet funkcję, to każdy taki obiekt jestem w stanie zdefiniować jako obiekt reaktywny. Wtedy on ma dokładnie takie same właściwości jak input po stronie interfejsu, czyli jeżeli z dowolnego miejsca ta wartość reaktywna zostanie zmieniona, jest w stanie ona uruchomić znowu chain reaktywny, czyli czy to reaktywną funkcję, czy też obserwatora. A jak zmienisz reaktywną wartość na samą siebie, to są triggerowane te wszystkie rzeczy wyżej? Tak. Właśnie różnica jest taka, że w wypadku inputów wszystko dalej triggeruje się dopiero, jeżeli zmieni się wartość inputu. I każdy input jakby o to dba. W wypadku wartości reaktywnej, w momencie, kiedy przypiszemy tam nową wartość, nawet jeżeli jest to wartość ta sama, to wtedy wszystko dalej zostanie striggerowane. Ogólnie da się to obejść w pewien sposób, oczywiście sprawdzając, porównując po prostu z poprzednią wartością, ale jeżeli na przykład naszą reaktywną wartością jest cały data frame i mamy funkcję, która nadpisuje go cały, no to wtedy może to być dość kosztowne i po prostu nieopłacalne.
ostatnim elementem wykresu są tak naprawdę strzałki prowadzące od funkcji reaktywnych i obserwatorów do reaktywnych wartości, ponieważ reaktywne wartości mogą być modyfikowane jedynie z wewnątrz właśnie obserwatorów i funkcji reaktywnych. Jest to w miarę zrozumiałe? Okej, świetnie. Teraz przejdziemy do prostego przykładu. Nie jestem pewien, czy ten kod widać tam z tyłu. Okej. Dobra, załóżmy, że mamy trzy proste funkcje. Jedna odpowiadająca za sfitowanie jakiegoś modelu, druga funkcja odpowiadająca za wykonanie dowolnych predykcji i trzecia funkcja odpowiadająca za stworzenie wykresu tych predykcji. A jeżeli chcielibyśmy teraz takie trzy funkcje przerobić w aplikację Shiny, pierwsze co robimy, to tworzymy plik global.r. W pliku global.r, tak jak wspominałem, na początku wczytujemy wszystkie potrzebne pakiety, w tym wypadku będzie to tylko ggplot2 odpowiedzialny po stronie R za rysowanie całkiem innych wykresów. Następnie możemy wczytać jakieś dane, czy tak jak w tym wypadku wylosować po prostu dane 100 obserwacji z rozkładu normalnego, następnie 100 obserwacji z rozkładu uniform, no i następnie jakieś tam przemnożone dwie wartości losowe z dwóch rozkładów. Następnie w pliku global.r definiujemy te wszystkie trzy funkcje, które będziemy chcieli użyć. Oczywiście można tutaj zasorsować po prostu dowolny dodatkowy plik, w którym możemy mieć zdefiniowane te funkcje. Następnie przechodzimy do zdefiniowania interfejsu graficznego. A tak jak wspominałem jakiś czas temu, po stronie pliku UIR definiujemy interfejs użytkownika, na który tak naprawdę składa się pojedynczy obiekt, który nazwany jest UI. Do UI-a w tym wypadku przypisuję wartość zwracaną przez funkcję FluidPage, która jest kontenerem na całą stronę. Jest to jakby defaultowe rozwiązanie w Shiny. Niektóre dodatkowe pakiety zamieniają to na coś w stylu DashboardPage czy coś innego. Następnie w tej linijce wybieram CSS-a dla mojej aplikacji. Pakiet Shiny Dams umożliwia wykorzystanie po prostu kilku od razu gotowych bootstrapowych CSS-ów. Następnie definiuję jakby sam layout aplikacji. Sidebar layout tworzy podział okienka naszej aplikacji w taki sposób, że po lewej stronie apki na 1/3 szerokości całej aplikacji będziemy mieli taki dodatkowy wyróżniony panel, podczas gdy pozostałe 66% szerokości naszej aplikacji będzie po prostu białą stroną. A w tym panelu po lewej stronie definiuję teraz dwa inputy. Slider, czyli wartość numeryczna z suwakiem oraz numeryk input, w którym user będzie w stanie wpisać po prostu jakąś wartość. Pierwszy argument przy definiowaniu każdego inputu jest unikatowym identyfikatorem dla danej kontrolki. Następnie mamy labelkę, a następnie mamy jakieś dodatkowe wartości. Czyli na przykład w wypadku tego konkretnego inputu mamy wartość minimalną, maksymalną oraz wartość startową, która będzie wybrana w momencie, kiedy sesja jest uruchomiona. W głównym panelu natomiast definiujemy na przykład outputy, czyli w tym wypadku verbatim text output jest standardowym outputem na tekst, który zachowuje całe formatowanie, tak jakbyśmy wypisywali sobie coś na konsolę erową. Dla porównania tekst output standardowy wszystko zbija po prostu do jednej linijki. Definiujemy również plot output, który będzie naszym kontenerem na wykres predykcji. Outputy z reguły przyjmują tylko pojedynczy argument, który jest unikalnym identyfikatorem dla każdego kontenera. Te magiczne stringi to są po prostu obiekty, które gdzieś tam siedzą w tych drugich plikach? Tak? Coś? Mówisz o tych stringach? Czy... No tak. To tak jak mówię, to są jakby unikatowe identyfikatory. Następnie po stronie serwera, mając na przykład obiekt input, który jest nazwaną listą, za pomocą tych nazw będziemy w stanie się dostać do poszczególnych kontrolek. I teraz strona serwera. I mówiłem, serwer to jest funkcja, która przyjmuje input, output i sesję. Następnie definiuję sobie dwie reaktywne wartości. Zbiór na dane treningowe, zbiór na dane walidacyjne. Następnie definiuję prosty obserwator. To, co robi ten obserwator, on obserwuje pojedynczy event, który jest naszym inputem validation percentage, który jest znowu sliderem tam z zakresu od 0,2 do 0,5, o ile dobrze pamiętam. No i to, co wykonuje ta funkcja, no to losuje nam numery wierszy, które zostaną wykorzystane w zbiorze treningowym i następnie przypisuje wartości zarówno do zbioru treningowego, jak i walidacyjnego,
tutaj pobierając tylko te wylosowane wiersze, a tutaj pobierając wszystko oprócz wylosowanych wierszy. Warte zauważenia jest składnia, jeżeli mamy właśnie wartości reaktywne, nie przypisujemy do nich wartości za pomocą strzałki, równa się czy też czy czegokolwiek innego, ale traktujemy je jako funkcję, którą przyjmują pojedynczy argument, który będzie nową wartością, którą te obiekty mają przyjąć. W przeciwnym wypadku ogólnie się wszystko wysypie z jakimś dziwnym komunikatem błędu, który ogólnie nic nie powie, ale że to jest związane z tym. Ale to jest ogólnie standard też. A przechodząc dalej, definiuję pojedynczą wartość reaktywną, która zmienia się w wypadku, kiedy zmienimy dane treningowe, bądź jakiś hiperparametr znajdujący się w interfejsie użytkownika. I jedyne, co robimy tak naprawdę, to wywołujemy zdefiniowaną wcześniej funkcję, która fituje nam model na danych treningowych. To, co zostanie wrzucone w tym miejscu, czyli w wypadku era, jeżeli nie napiszemy nigdzie return, to ostatnia rzecz ze stosu, czyli w tym wypadku wartość zwracana przez tą funkcję zostanie przypisana do modelu. Następnie tworzymy kolejną wartość reaktywną, która obserwuje jedynie model. Jeżeli ten model się zmieni, w tym wypadku wywołujemy predykcje, które znowu zostaną przypisane do wartości reaktywnej. I następnie... Co to jest to rek? Reku? Require coś? Tak. Require mówi nam... jakby zapewnia nam to, że dana wartość musi być nienulowa. Czyli dany fragment kodu skończy się wykonywać na require w momencie, kiedy na przykład train data jest nulem. Czyli jeżeli inicjuję aplikację i jeszcze nie odpalił się obserwator, który odpowiada mi za wrzucenie czegokolwiek z danych treningowych, no to nie chcę, żeby model mi się starał wyuczyć na danych, które są po prostu nulem. Co z reguły zakończyłoby się po prostu końcem działania aplikacji. A na końcu wywołuję dwie funkcje renderujące. Po pierwsze render print, na którym wypisuję aktualny czas oraz summary danego modelu. Funkcja render print łapie cały output, który znajduje się w tym fragmencie kodu i następnie wyrzuca go do outputu oraz rysuje wykres po prostu na predykcjach, wywołując funkcję plot prediction, którą mieliśmy zdefiniowaną wcześniej. Teraz pora na pierwsze interaktywne demko, które jest dokładnym przedstawieniem tej aplikacji, która została właśnie zbudowana. Po lewej stronie mamy sidebar panel, to jest to, co jest takie lekko bardziej szare. Mamy nasz slider input oraz numeryk input. Tutaj mamy tekstowy output, na którym wypisany jest timestamp oraz summary naszego modelu liniowego oraz wyrysowane są predykcje naszego modelu. Teraz jeżeli zmienię sobie rozmiar zbioru walidacyjnego, no to widzimy, że coś tam się zmienia. Zmieniają się wartości współczynników dla modelu, zmieniają tutaj wykresy. Jeżeli zmienimy teraz hiperparametr, który zupełnie nie wpływa na wartość modelu, to jedyne, co można zaobserwować, to to, że tutaj czas się zmienia. Mam teraz 8 sekund, 11 sekund i tak dalej. Czyli jak widzimy, tak naprawdę niedużym narzutem pracy możemy trzy funkcje zmienić w jakkolwiek działającą aplikację. Czy do tej pory wszystko jest w miarę zrozumiałe, jeżeli chodzi jakby o samo działanie? Bo na tym chciałbym poprzestać, jeżeli chodzi o samo tłumaczenie, jak działa Shine. Przejdę bardziej teraz do samych zastosowań Shine, gdzie tego stosuję, dlaczego tego stosuję, dlaczego uważam, że to wszystko jest. Ja mam jeszcze pytanie szybkie. On wie, żeby od nowa zbudować ten model, dlatego że tam jest ten reactive event, który miał napisane, dlatego że on ma tam rek właśnie ten input, czy skąd on to wie, że ma się przebudować w kodzie tego coś? Przebudowanie modelu jest tutaj. Tutaj odnosimy się do train data i ze względu na to, że odnosimy się do train data, ta funkcja reaktywna po prostu zostanie uruchomiona. Tak, znaczy, aczkolwiek ale... samo require nie ma tutaj wyznaczenia. Ono mnie tylko zabezpiecza przed tym, żeby to train data nie było nulem. Aha, czyli nawet tak bez tak... tych dwóch linijek, ze względu na to, że tutaj odwołuje się do train data, to ten fragment kodu i tak by się uruchomił. Czyli on jest taki sprytny, że tak powiem... W dowolnym miejscu, kod, jeżeli uruchomi... Czyli ten jakby analizuje ten blok kodu i znajduje wszystkie reakcje w tym bloku kodu? Tak. I żeby było jeszcze ciekawiej, jeżeli mamy ify w kodzie, to również w dynamiczny sposób jest to sprawdzane. Czyli jeżeli mamy if input 1 jest większy od 2, wtedy sprawdź input 3, a w przeciwnym wypadku sprawdź input 4.
to wtedy, jeżeli ten pierwszy warunek będzie spełniony, to dany fragment kodu będzie się triggerował tylko po zmianie, załóżmy, inputu trzeciego, a w przeciwnym wypadku tylko po zmianie inputu czwartego. Więc działa to całkiem ciekawie. Ale też jeżeli się jakby nie trzyma żadnej konwencji i wypisuje na przykład na początku kodu tych wszystkich requirementów, które triggerują dany fragment kodu, no to można się ogólnie rzecz biorąc po prostu pogubić, bo potem debugowanie tego na ogólnie jest nie najprostsze. A jak to działa, wiesz, pod maską? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Dobra. A teraz przejdźmy do ogólnego omówienia tego, kiedy to używam. Spoiler, prawie zawsze. Demka dla klientów. To jest jakby takie podstawowe zastosowanie. Wyobraźmy sobie, że mamy nowy projekt, mamy drugie spotkanie z klientem i chcemy zaprezentować jakieś nawet mega wstępne wyniki, czy jakieś działanie modelu i tak dalej. Standardowo taka prezentacja wyglądałaby w taki sposób, że pokazujemy, ok, w tym momencie mamy accuracy na poziomie 34%, ewentualnie pokażemy jakiś wykres. A wykorzystując Shiny jesteśmy w stanie dokładnie te same wyniki, które mogą w żaden sposób nie być zaskakujące, mogą nawet czasami naszemu klientowi zupełnie nic nie mówić, przerobić po prostu w aplikację, gdzie jesteśmy w stanie pokazać, że pierw wczytujemy dane, następnie klikamy wykonaj jakieś tam obliczenia i dopiero wtedy zobaczymy wynik. To może się wydawać ogólnie rzecz biorąc głupie, ale działa w bardzo pozytywny sposób jakby na odbiór klienta tego, co zrobiliśmy. Coś, że coś się rusza, że jest w stanie coś sprawdzić, że jest w stanie się przeliczyć jeszcze raz, że wydaje się, że to się dzieje w czasie rzeczywistym, bo tam nie wiadomo, co się może dziać pod tą masą aplikacji, tak? Możemy mieć już wytrenowany model i tylko przez 5 sekund nam się pokręci jakieś kółeczko, które będzie mówiło o tym, że się model ruszy. Nie jest to oczywiście konieczne i można zrobić jak się chce. Dalej prototypowanie aplikacji, czyli jeżeli case'em w naszym projekcie nie jest tylko zbudowanie jakiegoś modelu, ale docelowo jakaś konkretna grupa użytkowników musi z tego korzystać, to czasami możemy mieć jakąś świetną wizję, ok, zrobimy model, który będzie robił to, to i tamto i damy to użytkownikom, ale pada w tym momencie pytanie, no jak użytkownicy mają tego użyć? Wykorzystując Shiny jesteśmy w stanie przygotować prosty interfejs, pokazać to naszemu klientowi czy komukolwiek, kto jest osobą decyzyjną. No i w tym momencie dużo prościej jest sobie wyobrazić, że co można zrobić z tymi wynikami, w jaki sposób user jest w stanie wykorzystać, czy jest w stanie wpłynąć w jakikolwiek sposób na to, co my zrobimy z modelem, czy jest w stanie dać jakiś feedback na przykład do naszego modelu, czy też cokolwiek. A ostatnim zastosowaniem, do którego wykorzystuję Shiny, są narzędzia, które mają usprawnić wewnętrzną pracę teamu. Zwykle są to jakieś proste narzędzia, czy to właśnie eksploracji danych, czy jakieś data laby do budowania konkretnych modeli. Raz zbudowałem apkę, która supportowała nam labelowanie obrazków w taki dość specyficzny sposób, ona będzie później zaprezentowana. Oraz prezentacja logów, jak teraz na przykład mamy jeden RL-owy projekt, w którym mamy bota, który gra na giełdzie i ten bot wykonuje całą masę akcji, mamy całą masę operacji treningowych i tak dalej. I właśnie wizualizację na przykład tego całego przebiegu trenowania i walidacji zrobiłem w Shiny, gdzie user po prostu ładuje wszystkie pliki do jednego folderu i następnie cała apka populuje się wszystkimi symulatorami, wszystkimi epokami trenowania i tak dalej. W prosty sposób, przeklikując po prostu samą aplikację, można sobie wybrać to, co nas interesuje i w dość wygodny sposób to przejść. Pokażesz? A tej konkretnej aplikacji nie. To są słabe wyniki. Ale inne aplikacje będą pogadane. Dobra. Teraz chciałbym przejść do omówienia konkretnych use case'ów. A pierwszym, z których omówię, to jest projekt, który trwał 7-8 miesięcy. Coś koło tego chyba. Był to projekt dla amerykańskiej firmy BMC. Ich takim największym produktem jest chyba system Remedy, to jest taki service desk, czy tam helpdeskowy system. A to, przy czym my pracowaliśmy, to jest DSI. System, który prawdopodobnie aż do teraz jeszcze nie ma żadnych klientów, ale zastanawiali się ogólnie nad tym, co są w stanie dodać do tego systemu, aby jakiś klientów do tego systemu zdobyć. Ogólna koncepcja jest taka, że TSI miał być takim master systemem, który znajduje się nad wszystkimi innymi systemami, które jakiś konkretny klient może posiadać, zbiera dane z tych wszystkich systemów i następnie w magiczny sposób przelewa te dane na dolary i mówi po prostu klientowi, co mają zrobić tak, żeby zarobić na tym jak najwięcej kasy. A konkretnie to, czym zajmowałem się ja wraz w sumie z Adamem siedzącym na publice, było prognozowanie metryk. W TSI istniało pojęcie metryki, które była dowolną wartością rozłożoną w czasie. Czy była to ilość tickets zrzucana do Remedy, czy była to, nie wiem, obciążenie sieci, czy zużycie procesora na jakimś nodzie.
Ogólnie user miał mieć możliwość wybrania sobie danej metryki i następnie prognozowania tej metryki. W celu zrealizowania tej funkcjonalności została zbudowana dość spora aplikacja. To się chwilę będzie ładowało i pojawiający się co chwilę ekran Please Wait niestety nie jest zbyt stabilny i mignie jeszcze co najmniej 4 razy, tak mi się wydaje. Ogólnie rzecz biorąc, powstała aplikacja, która umożliwia prosty sposób zapredykowania dowolnej metryki. Tutaj mamy podgląd aktualnie wybranej metryki. Tutaj jesteśmy w stanie wybrać sobie jakiekolwiek dane. Jesteśmy w stanie wybrać jakiś tam ilość zamkniętych etykietów z jakimiś tam kryteriami. Jesteśmy w stanie, klikając na wykres, wybrać sobie zakres danych trenujących, to są te dane zaznaczone na zielono. Jesteśmy w stanie wybrać horyzont predykcji, w tym wypadku są to dane zaznaczone na niebieską. Jesteśmy w stanie wybrać jakiś prosty model, czy też bardziej skomplikowany model, nacisnąć na predykcję i w tym wypadku dostajemy predykcję. Możemy zmienić ten model, na przykład na model naiwny i również dostać jakąś predykcję. Teraz tutaj na końcu w rezultatach mamy dostęp do wszystkich predykcji, które zostały wykonane. Możemy je na jakichś tam boxplotach podglądać pod względem dowolnej metryki. Jesteśmy w stanie zaznaczyć poszczególną predykcję, żeby zobaczyć, jak ona przeszła. Jest to szczególnie przydatne ze względu na tabkę Batch Experiment, w którym jesteśmy w stanie wybrać wiele modeli. Jesteśmy w stanie wybrać jakiś zakres czasu i odpalić wiele eksperymentów na raz. W sumie prawdopodobnie to już przeczytałem. A jednak nie. OK. I teraz powinniśmy mieć jakieś konkretne wyniki. Jesteśmy w ogóle w stanie przejść. To, co ta aplikacja również umożliwia, to jest zdefiniowanie metryk, którymi będzie oceniany nasz model. Czyli user jest wystawiając ten sobie na ARM. W tym wypadku możemy podejrzeć kod danej metryki. Teraz dla uproszczenia nie będę wpisywał niczego konkretnego. Nacisnąć na update. Jeżeli teraz to okienko nam się zaznaczy na zielono, to znaczy, że nasza metryka jest w poprawny sposób zdefiniowana, czyli zwraca jakąś wartość numeryczną. I teraz, wracając do głównego okienka, jeżeli jeszcze raz wykonam tą samą prognozę, przejdę do okienka z rezultatami, wyskroluję na prawo, mamy tutaj dodatkową metrykę, która będzie wypełniona tylko w wypadku tej pojedynczej najnowszej prognozy. User w taki sam sposób jest w stanie definiować modele. Czyli tutaj mam na przykład model bazujący na implementacji R-owej AutoArimy. AutoArimy z transformacją danych, AutoArimy sezonowej, czy też jakieś inne bardziej skomplikowane modele. W taki sam sposób user jest w stanie zdefiniować sobie data sources, czyli wszystko to, co jesteśmy w stanie wybrać tutaj, oraz różne preprocessingi danych, czyli na przykład przeczyszczenie danych, które usuwa nam w jakiś tam sposób outlier z danych treningowych. Taka aplikacja powstała około 8 godzin. No i w tym momencie pokazujemy tak naprawdę naszemu klientowi praktycznie działający produkt. I mówimy, OK, ta funkcjonalność działa tak, user będzie w stanie sobie coś wybrać, będzie w stanie sobie wybrać model, bądź będzie model dobierany automatycznie, będzie w stanie nacisnąć predykuję na predykcję. No i ogólnie co wyszło z tego? Że w sumie jest to funkcjonalność słaba, tak? Wydawało się naszemu klientowi na początku, że super, będą predykcje, będą prognozy i tak dalej, ale jak zobaczyli to na żywo, no to uznali, że w sumie, no co tak naprawdę sama prognoza daje. W związku z tym, jakby nasz cel od strony jakby data science'owej strasznie ewoluował. Na potrzeby tego projektu zostało zbudowane więcej niż nawet 5 czy 6 aplikacji, gdzie każda kolejna przechodziła przez kolejne jakby dodatkowe cele, które zostały wyznaczane. Gdzie zaczynaliśmy od prognozy pojedynczego szeregu czasowego, następnie staraliśmy się z puli różnych metryk wybrać te, które są ze sobą skorelowane i na podstawie różnych innych metryk zaprognozować tą jedną wybraną przez użytkownika. Następnie przeszliśmy jeszcze na case'y, które były specyficzne tylko dla domeny ticketów, czyli prognozowanie średniego czasu do rozwiązania ticketów, prognozowanie ilości zasubmitowanych ticketów czy wolumenu ticketów, który będzie istniał dalej oraz generowanie userowi sugestii, czyli na przykład zatrudnić 10% więcej osób, no to wtedy twoje tickety będą rozwiązywane 30% szybciej. W związku z tym każdy taki punkt to była kolejna aplikacja, które poza tym, że my byliśmy w stanie pokazać naszemu klientowi na demie, to również przez klienta zostały wykorzystywane, jak oni mieli prezentację przed swoimi klientami. Czyli przygotowywaliśmy gotowe narzędzie, które osoby, z którymi się komunikowaliśmy, były w stanie następnie wykorzystać i dokładnie po prostu przeklikując to samo w taki sam sposób, czy też
tworząc jakieś własne inne scenariusze, byli w stanie zaprezentować i w lepszy sposób sprzedać po prostu produkt potencjalnym klientom. A jeżeli na końcu starczy trochę czasu, to pokażę jeszcze jedną aplikację, która została zrobiona do BMC, ale ze względu na to, że ona się stapuje dość długo, to zostawiam to na koniec. Czy dlatego ktoś jest jakieś pytanie? Ja mam pytanie. No, 8 godzin zajęło wzięcie tego istniejącego kodu do modelu i zrobienie... W tym wypadku jakby zrobienie samego data labu, czyli aplikacja sama z siebie nie posiada żadnego modelu. Jakby to, co było widać na poprzednim screenie, nie będę teraz wracał, bo znowu będzie to całe pisuje, tam migało przez minuty i tak dalej. To jest to, że tam można po prostu definiować te rzeczy. Czyli sama aplikacja przy takim pierwszym uruchomieniu nie posiada żadnych źródeł danych, nie posiada żadnych modeli, nie posiada żadnych metryk ani niczego, dopiero potem można je definiować, można je zapisać. W sumie niefortunnie w tamtej aplikacji akurat sposób zapisania wszystkiego też naciśnięcie przycisku close, który nam ubija aplikację, no ale wtedy nie wpadłem w sumie na użycie przycisku save, który mi ubija aplikacji z jakiegoś konkretnego powodu. No i dostępnie dopiero posiadając taką aplikację, wtedy skopiowałem jakby do wewnątrz po prostu kilka bazowych modeli, które benchmarkowałem, a później jak już implementowałem coś dodatkowego, to po prostu implementowałem model na boku, Ctrl-C, Ctrl-V, wrzucałem do aplikacji, zapisywałem aplikację, odpalałem benchmarki i miałem jakby proste narzędzie do przeglądania wyników. I to, co jest fajne, to jest tak naprawdę, że to narzędzie mogę wykorzystać teraz w dowolnym innym projekcie, w którym będę miał do czynienia z szeregami czasowymi. A jeszcze pytanko, czy orientujesz się, czy jest taka możliwość, żeby na przykład otrzymywać dane nie w HTML-u i CSS-ie, na przykład jakieś CSV-y generować i pobierać, czy coś takiego? Żeby była opcja... Downloadowania danych? Mhm. Z API, tak. A plus też. Tak, można, to może na późniejszych aplikacjach pokażę, bo teraz już nie chcę wracać po prostu do tamtej, żeby się znowu nie ładowała, ale tam na tej ostatniej tabce, w której można było przeglądać wyniki eksperymentu, które przeprowadziliśmy do tej pory, tam był przycisk download oraz upload, który umożliwia wczytanie starych wyników, żeby je przejrzeć oraz zapisanie aktualnych wyników po prostu do CSV. A teraz case study numer 2. Był to projekt tutaj wewnętrzny w Kodi. Ogólnie zanim weszło RODO, pojawił się pomysł, że skoro będziemy musieli się pozbyć naszej bazy CV-ek, no to w sumie wypadałoby jakikolwiek insight z nich wyciągnąć. Tak ogólnie projekt zawierał sobie tam trochę z segmentacji tekstu, z ekstrakcji poszczególnych sekcji, klasyfikacji tego tekstu i tworzenia tak naprawdę embeddingu na cały CSV. A w wypadku tego case'u powstały dwie aplikacje. Pierwsza z nich służyła do labelowania danych. Ponieważ nasz pipeline był taki. Zakładaliśmy, że CSV-ki, które dostajemy, mogą być w dowolnym formacie, co do zasady w PDF-ie, którego nie jesteśmy w stanie skonwertować na moment, z którego nie jesteśmy w stanie wyekstrahować tekstu. Dla przykładu można powiedzieć, że niektórzy w CV-kach zapisanych jako PDF mieli na przykład pierwszą literę imienia i pierwszą literę nazwiska jako tekst, a reszta przychodziła jako obrazek. Czy takie różne temu podobne rzeczy. Aplikacja wygląda mniej więcej w taki sposób. Co można tu zrobić, to przeglądać CV-ki. W sumie wszystkie dane niestety musiałem powyrzucać, więc nie zobaczycie tutaj niczego specjalnego. Następnie dla każdej CV-ki można wybrać stronę. Tutaj ten biały prostokąt tak naprawdę to jest podgląd PNG-ka, gdzie mamy zrenderowaną daną CV-kę. I pod każdym z tych boksów tak naprawdę znajdował się tekst. Czyli teraz to, co my mogliśmy zrobić, to zaznaczyć sobie jakieś wyrenderowane boksy, które dostaliśmy albo z PDF-u teksta, albo z OCR-a wykonanego na obrazku. I te fragmenty polabelować. Labelki danego tekstu można zmieniać na klawiaturze za pomocą 1, 2, 3, 4, WR. Można też je zmieniać tutaj. I to tak naprawdę zaznaczając jakiś większy obszar, jesteśmy w stanie zaznaczać więcej labelek i zmieniać po prostu położenie. Ta aplikacja umożliwiała również porównanie wyników, czyli jeżeli mieliśmy już dane po pierwsze olabelowane, po drugie mieliśmy zbudowany model, który wykonał predykcję na tych danych. Mogliśmy sobie tutaj wyświetlić na przykład, które boksy zostały poprawnie zapredykowane, a które nie. Dalej to, co umożliwiała nam ta aplikacja, poza jakby szybkim olabelowaniem danych, ponieważ jakby wpisywanie tego wszystkiego, nie wiem, w jakiejś CSV, to jeszcze patrząc gdzieś na boku, na podgląd tego CV, tak, żeby to olabelować, to zajęło masę czasu. Szczególnie, że tych CV-ek było sporo. To, co nam to umożliwiło, to to, że jak się okazało po zbudowaniu tej aplikacji, mieliśmy bugi, jak przeliczaliśmy koordynaty boksów, które znajdowały się na kolejnych stronach.
ponieważ w naszym podejściu wykorzystywaliśmy KNN-a do znalezienia najbliższych boksów dla każdego konkretnego boksa, musieliśmy modyfikować koordynaty, które były liczone zawsze względem tylko danej strony. Jak się okazało, po takiej modyfikacji otrzymywaliśmy boksy, które były rozmiarem na przykład trzykrotności całej strony. Co ogólnie zobaczyliśmy dopiero czytując tą aplikację i widząc, że podgląd samej cepałki był po prostu na 1/3 wykresu, a 3 razy większe był tak jakiś szary boks, który zawierał w teorii jakiś tekst. No, także taka aplikacja pozwala nam po prostu to zdebugować po olabelowaniu wszystkich danych. Mogliśmy nacisnąć sobie na eksport i w tym momencie dostajemy po prostu CSV-kę, w której mamy wszystkie informacje o tym, co olabelowaliśmy. A zbudowanie takiej aplikacji to jest około 2 godzin. I to nie zajmuje praktycznie zupełnie czasu, tak? A do tego projektu powstała też druga aplikacja. Ta aplikacja już była specjalnie pod kątem przeglądania danych. Mieliśmy stworzony jakiś embedding na CSV, tutaj jakiś histogram, ogólnie nic ciekawego, która się nie znajduje, bo w sumie kogo obchodzi, jakby, nie wiem, ilość stron, tak? Jeżeli jesteście zainteresowani, no to najwięcej CSV u nas miało, jest to no zero insight w sumie. To są embeddingi sprawdziły CSV-ek? Aczkolwiek wydaje mi się, że nie ma tu już żadnych danych, których tu nie powinno być, a przynajmniej mam taką szczerą nadzieję. Jesteśmy w stanie zaznaczyć sobie jakiś subset danych, tak jak widzimy, te histogramy nam się zmieniają. Same histogramy nie są tu interesujące, ale jakieś workcloudy z konkretnymi skillami, które zostały wyekstrahowane z tych danych. Tak, to jesteśmy w stanie przeglądać te wszystkie słowa, które były zawarte w danej CV-ce. One tutaj nie były w ogóle odfiltrowywane z jakichś danych specjalnych, tak jak widzimy, dość popularnym znakiem jest przecinek. A na drugim miejscu prawdopodobnie będzie kropka i data. Pakiety od razu wysiadły. Już pizza jest? Okej. Okay. Dobra. Jedziesz. Okej, okay, no to mogę ogólnie przyspieszyć, tak. Dalej mamy ogólnie trójwymiarowy wykres, który niczego w sumie nie przedstawia, poza tym, że trójwymiarowy chyba teraz nie chcę zrenderować. A więc przejdziemy dalej. Jakieś ciekawe insighty, które są nieoczywiste? Spark, podzieliłeś się? Tak, sekunda, bo chyba mi się komuś tak, prawdopodobnie wybrałem za dużo ilość słówek na którymś wykresie i po prostu za dużo tego szło. Okej. Okay. I mamy piękny trójwymiarowy wykres, który nie przedstawia niczego poza tym, że mamy x i y z tamtego wykresu plus ilość stron na osi z. Następnie mieliśmy też wykres z lokacjami, skąd zostały zasegmentowane cepałki i jakby najfajniejsza rzecz z samej aplikacji, czyli przeszukiwanie skilli. Nie wiem, interesują nas ludzie od MS Office'a, wyszukujemy sobie, następnie mamy embedding na skillach, jesteśmy w stanie zaznaczyć sobie ileś skilli i teraz zrenderują nam się tutaj więcej ploty, mówiące o tym, że tam, gdzie mamy to czerwone, czyli ogólnie rzecz biorąc, gdzieś tutaj są ludzie znający MS Office. Teraz mogę sobie tu oddalić, zaznaczając rzeczy UX-owe, czyli jakieś tam JavaScripty, HTML, CSS-y. Zobaczymy, że mamy na przykład... Dobra, zaznaczyłem chyba trochę za dużo. Także mamy zdecydowanie tutaj klaster ludzi związanych z programowaniem interfejsów użytkownika. Jeżeli zaznaczymy sobie tutaj jakieś tam CentOSy, Nagiosy i różne podobne rzeczy, to adminów mamy mniej więcej tutaj i tutaj. Jeżeli zaznaczymy znowu projekt management czy jakieś creativity i tak dalej, już widzimy, że są to ludzie tutaj i tutaj. Ważna rzecz, zapamiętajmy teraz, że projekt managerów mamy w tym miejscu i w tym miejscu. I zobaczmy, gdzie ludzie mają wpisaną Javę. Niespodzianka wszędzie oprócz Javy. Ogólnie jest to jakby ciekawy insight, że ogólnie wszyscy wpisują po prostu w którymś miejscu w CV Javę. Poza właśnie projekt managerami, którzy natomiast mają tam wpisane na przykład PowerPointa, Office'a, Outlooka, Excela i temu podobne rzeczy. 4 godziny, jeżeli o to pytałeś, a jeżeli nie, to... Nie, chciałem spytać analytical skills, żebyś pokazał. Wszyscy oprócz jednej grupy adminów. Wszyscy oprócz tego fragmentu, gdzie tutaj były jakieś takie adminowe plus minus skille. Dobra. No tak już wspomniałem, ta aplikacja zajęła około 4 godzin, tak czy jakby zbudowanie dwóch apek po prostu dla tego konkretnego projektu zajęło w sumie 6 godzin plus minus.
Okej, okay, to teraz na szybko, żeby pizza nie stygła, postaram się przejść przez plusy, minusy i tak dalej. A jeżeli ktoś będzie dalej zainteresowany dodatkowymi jakby demonstracyjnymi aplikacjami, no to po prostu dalej będę mogę pokazywać i ci, którzy będą zainteresowani, to będą widać. Głównym jakby takim plusem, no to są właśnie prototypy aplikacji działających już na bardzo wczesnym etapie, tak jak wspomniałem. I tu idealnym właśnie przykładem był po prostu projekt BMC, gdzie jakby nie mając tych aplikacji i nie będę w stanie pokazać po prostu, co user będzie w stanie z tym zrobić, no to sądzę, że nawet połowy tego kontentu, który przerobili gdzieś na to nawet nie było, o tym po prostu nie pomyślałem. Dalej są to aplikacje, które są bardzo szybkie do wydevelopowania. Zwykle tak porównując jakby ile czasu poświęcam na zbudowanie jakiejś aplikacji w porównaniu do tego, ile czasu poświęcam na zbudowanie jakiegoś takiego wstępnego modelu ML-owego czy cokolwiek, no to może być 20-25%. Miałem właśnie takie aplikacje jak ten Data Lab do prognozowania, gdzie była to jakby aplikacja abstrahująca po prostu od części typowo ML-owej. Ale za to są to właśnie narzędzia, które jestem w stanie z nią użyć. A tak jak było w wypadku też na przykład tych cepałek, takie interaktywne wizualizacje pozwolą znaleźć dużo więcej ciekawych rzeczy, niż jeżeli zamiast zaznaczając te rzeczy ręcznie na wykresie i widząc jak się zmienia na przykład jakiś word cloud, mielibyśmy w kodzie zmieniać co chwilę jeden parametr i wpisywać koordynaty, tak żeby wybrać jakiś konkretny fragment z tego wykresu i na podstawie tego zobaczyć dopiero wyniki. Wiadomo, że komuś by się chciało sprawdzić 3 czy 5 takich case'ów, ale ludziom jest dużo prościej po prostu coś wyklikać, nawet w losowy sposób zaznaczać to jakieś losowe elementy i na podstawie tego po prostu zobaczyć, o w tym momencie mam fajny wykres i coś z tym następnie zrobić. A również wspominałem, że większość takich utworzonych narzędzi może być wykorzystana podobnie. I to, co jest ważne dla tych, którzy mają tą erę, to jest, że Shiny da się wykorzystać z Pythona. Czyli o ile niestety całą część reaktywności będziemy musieli napisać w erze, to całą część ML-ową, całe operacje na danych, przekształcenia na danych możemy pisać w Pythonie. Ale początkiem tego roku wszedł pakiet Reticulate, który działa mniej więcej w taki sposób, że mając sesję erową, spełnimy dodatkową sesję Pythonową i te sesje nawzajem się komunikują praktycznie bezproblemowy sposób. Po stronie era mamy obiekt py, który zawiera wszystko to, co mamy po stronie Pythona. Po stronie Pythona mamy obiekt R, który zawiera wszystkie obiekty stworzone po stronie R. Po stronie R jesteśmy w stanie napisać komendę import w tym momencie w stringach NumPy i dostaniemy obiekt, który zawiera wszystko to, co jest zaimportowane z NumPy'a. Jesteśmy w stanie wtedy po stronie R stworzyć sobie NumPy'owego array, jesteśmy w stanie go przekazać do funkcji predykującej, która również istnieje po stronie Pythona na przykład i dostać tylko wyniki, które po stronie naszej Shiny aplikacji tylko wyrysujemy. Update z dzisiaj, przedwczoraj została sfiksowana dość spora wada, która wynikała z tego, że Shiny jest napisane w erze, który działa jednowątkowo i o ile dało się puszczyć jakieś obliczenia asynchronicznie, to zbieranie tych wyników było już w 100% synchroniczne, co powodowało, że jeżeli z naszej aplikacji miało korzystać więcej niż jeden user i nasza aplikacja miała przycisk wylicz bardzo duży model, co trwało 10 godzin, no to w tym momencie nikt inny by nie był w stanie się połączyć z tą aplikacją tak długo, jak te obliczenia trwały. Dwa dni temu oficjalnie wyszedł iOS Shiny 1.1, który umożliwia puszczanie po prostu asynchronicznie całej reaktywności w Shiny. Jeszcze nie miałem okazji tego sprawdzić. 3 miesiące temu, jak to testowałem jeszcze w jakiejś tam wersji alfa, to udało mi się zwiesić całego kompa i musiałem zresetować. Więc, ale skoro jest to już oficjalnie release, to zakładam, że działa. A mój ulubiony chyba slajd z tej prezentacji, na którym tak naprawdę najdłużej się zastanawiałem, a mianowicie, dlaczego byśmy nie chcieli używać Shiny. A zastanawiałem się nad tym, czy wyrzucić tutaj bardzo dużo punktów, czy coś, ale jak to jeden obrazek przedstawia więcej niż 1000 słów. A więc ogólnie największą wadą Shiny jest ogólnie sam R. I teraz update'ując to, ponieważ ten obrazek wygląda jakby czysto dla tych, którzy nie pisali kiedyś tak, że? Okej. Okay. Teraz wygląda jakby znacznie lepiej. Wrzuciłem tutaj kilka moich ulubionych błędów, takich jak argument jest długości 0. Co występuje na wywołanie jakiejś funkcji z gotowego pakietu znajdującego się w standardzie era i wywoływane jest 5 funkcji w głąb i do tego nie dostajemy na przykład zrzutu stosu. Dostajemy też błąd pod tytułem x musi być zmienną numeryczną, ale w sumie też nie wiemy w jakiej funkcji ten x jest wykorzystany, czym w ogóle jest ten x, to może być jakaś zmienna tymczasowa, którą gdzieś w kodzie ktoś wykorzystał i w ogóle nie przychwycił żadnego błędu itd. Istnieje jakby wiele różnych takich mankamentów, które są związane z przetwarzaniem RM. Tak, jeżeli nie ustawimy na początku flagi string as factor na false, to w pewnym momencie, jeżeli dostaniemy NA do macierzy numerycznej, a potem postaramy się zrzutować na dataframe'a, to dataframe będzie miał wszystkie kolumny zrzutowane na faktory i nie będziemy w stanie tego naprawić, nawet używając komendy sNumeric, ponieważ R będzie miał to w głębokim poszanowaniu, że chcemy zmienić typ tej kolumny i zrzutować te dane na inny rodzaj. Tak, R posiada niestety internal value i różne temu podobne rzeczy. A wydaje
wydaje mi się, że to jest tak naprawdę jedyna wada samego Shiny. Bo poza tym jest to naprawdę świetne narzędzie i nie miałem po prostu z tym nigdy większych problemów, abstrahując od samego. Okej, jakie mamy alternatywy tak naprawdę, jeżeli chodzi o demka i prezentację? Pierwszą alternatywą to są standardowe, statyczne staje, tak? Zaletą tutaj będzie to, że one się nam nigdy nie wysypią, że zawsze mamy je w miejscu i wszystko będzie ok. Wadą statycznej staje jest to, że nie ma takiego wow, że tu się coś rusza, że tutaj coś nacisnę, coś się zmieni i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie to wszystko, co już mówiłem. Dalej mamy notebooki. To głównie, jeżeli chodzi o deweloperów Pythona, bardzo często wyniki reprezentowane są w notebookach. Gdzie po prostu mamy jakiś wykres, jesteśmy w stanie coś przeliczyć w notebooka, jesteśmy też w stanie dodać jakieś kontrolki, z którymi user jest w stanie wejść w interakcję, ale dalej nie jest to tak elastyczne jak Shiny. Największym, to tak nazwę, konkurentem Shiny aktualnie jest Dash. Jest to pakiet dewelopowany przez tych samych ludzi, co dewelopują Plotly, a ja nie wiem, czy ktoś zna tutaj Plotly. Jest to ogólnie rzecz biorąc pakiet do tworzenia jakby interaktywnych wykresów, który jest udostępniony w JavaScriptie, Pythonie i w Erze. Tworzy jakby mega fajne interaktywne wykresy i aktualnie właśnie rozszerzają to, budując jakby specjalny framework, który ma być alternatywą dla Shiny właśnie dla Pythona i ma być w 100% zbindowany z Plotly. Co najprawdopodobniej zwiększy interaktywność aplikacji w porównaniu do Shiny, ale z mojego doświadczenia, jeżeli mamy dużo danych, to Plotly niestety przerażająco zmywa. I jeżeli po prostu wrzucimy tam bardzo dużo danych, no to ta aplikacja prawdopodobnie nie będzie działała dobrze. Też jeżeli chodzi o samodefiniowanie wszystkich jakby zależności w tym, to wydaje mi się, że nie jest to aż takie proste jak Shiny. Aczkolwiek nie miałem jakby za dużo czasu, żeby się dobrze zapoznać z tym narzędziem. Ostatnią taką czysto teoretyczną alternatywą to jest wydevelopowanie pełnoprawnego produktu. Co chyba z oczywistych przyczyn nie wchodzi jakby w grę, ale uznałem, że jako że Shiny jesteśmy w stanie stworzyć prawie 100% działającą aplikację, to wypada mi to tutaj pisać. To jest tyle. Czy może ktoś zna jeszcze coś? Może Power BI próbować? No, ale co? Ale ogólnie jakby rozumiem, że to jest jakieś typowe narzędzie po prostu BI-owe, tak, że możesz przesłać sobie, tworzyć jakieś wykresy i tak dalej, jakieś takie point and click pod kątem analityki. Aczkolwiek, jaka tam jest możliwość customizacji? Czyli załóżmy, robisz jakiś totalnie customowy model, coś tam i potrzebujesz czegoś out of the box na przykład. Znaczy generalnie to możesz zaczynać dane ze wszystkiego, co ci się podoba tak naprawdę, od SQL-a do Altera, sobie jeden przeskrypcie, który ci odpowiednio to spakuje. A w razie czego no to skustomować sobie nawet możesz wizualizować tutaj w skryptem, czy nawet zasadzić jakąś erową. Okay. A sam proces modelowania danych? Tam też? No, praktykujesz sobie jak w Excelu. Aha, okej. Okay. Dobra, czyli ewentualnie jeszcze to musiałbym umieścić tutaj. Ale jako, że nie korzystałem, to nie chcę teraz mówić po prostu, co będzie w tym wypadku lepsze, co będzie gorsze. Okej, okay. Jeżeli chodzi o ogólny kontent, to tak naprawdę będzie to wszystko. Więc wydaje mi się, że teraz można zakończyć tą prezentację. A osoby, które są jeszcze zainteresowane jakby dodatkowymi przykładami, co może niestety zająć trochę czasu, a pizza już niestety stygnie od dłuższego czasu, no to zapraszam na pizzę i zaraz będę jeszcze pokazywał dodatkowe aplikacje. Dziękuję.